Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z sąsiad za płotem, no. Sąsiad za Mike'em, no. Sąsiad za... Dzień dobry, witam. A. No. Jedziemy dać trawę łowcom, żeby zdechły kolejne trzy. Jo, łowcom nie gra. No, jaki masz plan? A to jest ostatni odcinek, jak z płota? Dobrze, dziękuję. Nie, w sensie ostatni nagrywany na zapas. No, no to, no to mówię, a ty się kłócisz. Denerwujemy to. No, tak właśnie. Tak. Jaki plan na odcinek? Zawarte słowo, Kaspi 12 za właściciel, dobrze, rozumiem. Plan na odcinek jest taki... A, bo prasa... Ja już przyzwyczajenie S klikałem, żeby zatrzymać, nie? Ona sama się zatrzymała. Jak plan? No i tak. Ja mam dzisiaj plan spracować moje pole numer 18. I chyba siać już powoli, podłożę sprawdzać. Już powoli zacznę siać. A, ja nie będę siał. Bo ja nie mam nic do roboty. A ja będę wapno rozrzucał. O, wapno, właśnie. Dzięki, że mi przypomniałeś. Muszę raz pH podnieść. A, właśnie, właśnie. Dzięki, sąsiad, by to zawsze pomocne. No, czyli już mam robotę. No, dlatego właśnie teraz... A ja nie rozrzucałem od początku. Ani razu. Właśnie, jak tam zwierzątko. Wszystko mają. Zdrowie na 90%. Stój! Nie zdechną. To jest załapki? I tak, jo. Kupiłem sobie stogi. No to poprzedni odcinku, czy nie? A nie, to poprzedni trawę dla zwierzaków. Dobra, nie ważne. Ale i... Abdullah. Ogólnie trawa mi się kończy. Więc będę musiał. To te prasy, ktoś na 1500 zostawił? Będę musiał siać znowu jakąś trawę. Jo. No tylko wtedy już na. Jak będę robił trawę, to już wtedy. Bolki. Na bolki, ono. No. No a szejk to też pracuje. Może. O, do szejka idzie, zobaczcie jak pracuje. Och, pos. Idę zobaczyć, jak ten szejk pracuje tam. A czy on pracuje? Nie wiem, 107 powinien pracować. A, na ty dojechał jeszcze. No to. Ja kupuję stóg tego. Tego. Tak, bo tutaj muszę się zobaczyć, że no trawa mi się powoli kończy. A ja chciałbym przerwać Michaelowi, bo nic nie mówi teraz. No, no. Że... no. Że no, ogólnie możemy brać tylko 4 pola w dzierżawę maksymalnie. To chciałem powiedzieć. Ja mam 8. No ty głupie jesteś. Dobrze, lecimy. No i tutaj po poprzednim odcinku była bardzo mocna tutaj rozmowa. Matematyczna? Tak. O czym? Na temat kwadratów prostokątów. Tak. I trójkątów. No to przecież powiedziałem. Trójkątów też. Nie powiedziałeś trójkątów. No ale chciałem powiedzieć. Michael, przyjacielu. Co ty chcesz? Pożyczyć. Co ty chcesz pożyczyć? Nie pracę. Ale co? Przyczepę. Nie. Skrawiereczkę, tak? Tak. Ja tam twój stan finansowy. No dobrze, ty masz 231, rozumiem? No to tak 300 pelenków możesz mi dać. 300 pelenków, rozumiem. Bardzo mocno bym prosił wykonawcę. Wiereczka. Dobra. Tak. Ty, koszt wynajmu w leasing to jest 1000. Ja chcę tylko 300. No, dla artysty jest bardzo opłacalny. To artysta. No ja sobie zgrabiałem, żeby sobie kosztów nie robić. Bo ja mam małe pole to. To proszę o przelew. O! O, no, widać, że... Żar. Widać, że szejk, bo dał mi 500. Dobra, ja zaraz wracam. Minuta. Okay. No człowieku, ja stoję od 5 minut w miejscu, nic nie robię. Ja to wytnę w odcinku. Będzie krótszy odcinek, ale ciurza. Bo musiałem sałateczkę sobie zjeść. Bardzo mocno. Bardzo mocno. A szejk co tam robi? Szejk się odzywa, czy nie? Nie jest, że moja szabelka, a co? Ty. Dobra, to ja sobie wsumę ten na środku. A co tam ciekawego u was słychać? Nie, co po twoim polu. Już nie.
Nie wiem, jak te belki zajmiesz tam. Może Majka po cichu podszycie przyczepę. No bo ja tu bym miał... No, ile? Kurwa, ja cię boli? Ja mu 500 daję. No bo ty jesteś szejk. No, jak tutaj szejk zafundował 500, no to ty już nie musisz im brać. Dobrze. Możesz sobie za darmo wziąć. Dobrze, ty ode mnie też wapno brałeś w pierwszym sezonie. Nie pamiętam. Nie. Nic o tym nie wiem. No ja też nie. Nie, wcale bym półwora wapna nie wzięli. Nadal nic o tym nie wiem. Ja też nic nie wiem. Dobrze. Jebany jak po kreblach dał. Ja tylko za oknem słyszałem ten chłop przed chwilą po kreblach. Chyba kota chciał przejechać. Chciał czy nie chciał? Jakby chciał kota przejechać, to by chyba przyspieszył. Ale widzieć sąsiada. Jest sąsiad? Ja jest sąsiad. Widzisz? Widać tam sąsiada. Dobrze. No ten żandyr fajnie pasuje do tej prasy. Dwóch sąsiadów prasują te belki. No ja zaraz kończę. Ale jeden ma koło jak ta prasa. No, o właśnie, miałem iść do szejka zobaczyć jak to wygląda. Chociaż ja już byłem, ale dobra. Przed odcinkiem byłem. A gdzie jest szejk? A szejk jest tu. Na polu. Patrzcie to. To jest dopiero... Koło większe niż prasa. Nie no, koło jest taka sama jak prasa. Wysokościowo. No i mijaki też fajne. No. Oj, tu Michaela 16 sztuk. Belek. Da, 16 no. Tak, bo sam je zbierałem. A ten co, kierunki pomylił? Zapatrzyłem się. Jak tam pracujesz w sąsiedztwie. I dlatego się zapatrzyłem. A to, że ci dałem 89 dolarów, to się zdziwiłem. Kio. Ty słodzie jest. Gdzie ja pojechałem, kurwa. Rapowcie. Dobrze. Dobra, w lustareczkę widzę, że przyczepa się trzyma, to jest najważniejsze. Czekaj. Coś tam pisze? No, bo musiałem sobie pojemność pracy zmienić. Na ile? Na 2000, bo mi belka, nie, bo mi belka by nie wyskoczyła. Do końca pola. No, ostatnio też. Ostatnio też tak zrobiłem, bo jakby... Jakbym tego nie zmienił, to byś miał tam chyba 1700 co. Ej, kto mi dał 5 koła? 5 koła. 500? Szejk. O. Bardzo dziękuję. Za przyczepę bardzo mocno. Przyczepę? A, okej. Okay. Dobrze. Tak możemy się umówić. Dobrze. Kurde, 300 kilo w prasy znak, ale okej. Możesz wziąć moje słomy, z mojego pola. Dobrze, jadę do pełnicy prasa, tak? No, możesz. Przecież ja cały czas brudzie siedzę. O, stary. Ja tu zawsze lubię tylko Majka ścinać, ale teraz, że te belki stoją, to tak nie da się zbytnio. No wiem, stary, że zarobiłeś na mnie. Postawiłem worek wap na 30 ton na przyczepę. Jak ale... tu siadło. Ma to na pewno. Nic o tym nie. Bo ja sobie będę wapnował te moje... A wapno to będę moje pola wapnował. Dobra. Na PH8. Rozumiesz? No. I wapna potrzebuję, bo go sypię w ciul dużo. Dlatego. No ale nie wiem. Może... A zmieszczę się tu? Zmieszczę się. To ciągle. Najpierw zobaczy podozmę, co tam wysiadł, czy mi się będzie pocałował w sumie. A to szejk jednak prasy, ten zabrał przyczepę, dobra, rozumiem. Nie. Ja prasuję jeszcze. Ale no dobra. Ja ci nic nie ukradłem. A kto powiedział, że ukradłeś? Powiedziałeś, że zabrałem. No była i znikła.
Jak Michael ją wziął, to nie moja wina. Ale nie to! A pierdele. Dobrze. Co tu się stało? No wiem, że się wzbogacić na mnie bardzo mocnym tysiącem i co? Bardzo dobrze. Ja nie narzekam. Dobrze. Ciemnik Bóg. Ja nie narzekam. A, tu stoi, dobra. Już mam. Ja nie wiem, co, o co chodzi. A o co ma chodzić? No nie wiem, Kasper czegoś szuka i chyba znaleźć może. Dobra, znalazłem. Ale że u mnie? Ja się znalazłem. Co ty znalazłeś? Co ty szukałeś u mnie? Takie fajne rzeczy. Jakie? Ursusa. Jakiego Ursusa? Trzy ciapki? Jo. A to tam... Co, przy samozbierance jest. No wiem, znalazłem już. Dobrze. No i znowu? Ja! Dobra, sąsiad jedzie. Widziałeś to? Nie. Trzeci raz tak samo. A ale to buja, jak jest 30 ton. No bo to ciężkie. Specjalnie ustawiłem tak na środku, no ale nic to nie dało. Nie dziwię się. No ty możesz na... Co, moje to mogę. Rozumiesz, co zrobię? A, ty tak, dobra, myślę, że o mnie chodzi. Dobra, i teraz idę sobie na podozna zobaczyć, czy mi się to w ogóle opłaca. W tych trzech, czterech moich polach. Na pewno się opłaca. Rzepak. O, zboża. 1,20. Dobrze. No to na rzepak już nie będzie. No. Bo oleiste pole i z tych słabo wychodzą. Okej, tutaj. Okej. Chodź, tutaj też. Też 1,20 na zboża. Super. Tu? U gór zboża, czyli to będzie rzepak. Tutaj też na zboża 1,20. No zazwyczaj, bo rzepaku jest 1,20. Wszędzie będę miał na zboża 1,20. A nie. Tutaj mam tego. Tutaj mam u gór zboża. No i tutaj jest rzepak. Tam będzie rzepaczek. 1,14 albo 1,20. Ale jak masz ugór i oleiste, to... No to na zboże będzie 1,20. A tam? No nie wiem, czy tym się też płaca. Okej, tu jest to i to. Tu... O, a tu jest ugór zboża, czyli rzepaczek. A tutaj też. Na tych dwóch polach, o, tutaj pecha będzie dobrze, żeby było dużo rzepaczków. No to mi akurat chyba podozna nie da rady pod rzepak. Nie wiem, zobaczę. Ale na jednym polu na pewno mam rzepak. Ja mam na trzech. Ale idę zobaczyć, co jeszcze na te duże moje. Największe. Ale tam też chyba. Tam nie będzie rzepaku, bo tam był rzepak. No nie. Na pewno nie. Ale zboża mogą być. Nie. Jeden 14 jest na tego. Co dobry mnożnik. Na zboża. A idę to do ciebie. A ja mam podobny. Chyba. I to masz 1,20. Masz 1,20. Na zboże? Dobrze. No. Coś się tam wymyśli, coś drogiego zasieje. Owiec. No co? No pewnie tak. Tylko, że to do wiosny tam czekać. A no widzisz. O Boż. A ja bardzo mocno będę miał rzepak, bo miałem pszenicę i jęczmień, powiedz.
A to ty tam rzepakłeś na dobę. Nie, na tym masej to dużo lepiej idzie pod te góry niż żądier. No, na pewno. Jak mi się wek w kable wkręcił. Co? No. Można i tak, no. W sumie to jest Arab, nie? Jak tam będzie pszeniczka, to dobrze, żeby... Nie, bo ja tu trawę chciałem zasiać. To trawę może na jakimś słabszym polu, na jakimś mniejszym. Ja bym zasiał trawę na 55 może. Nie wiem. Co to za lak? Nie gadaj, że mnie wywali. Ale mam dropa, mnie wywali. Wywaliło mi. Ale nie, czy mi dropnęło internet, czy... Czy co mi dropło? Nie wiem. Michael się nie odzywa. A dobra, a jednak mi wywaliło farminga. Fajnie by się wywaliło. No, bardzo mocno. Także szybkie wchodzenie na serwer, jak będzie. O, to się najwyżej wetnie. Zobaczymy. Ale już wracamy. A co ty prasujesz w ogóle? Ja nic. A co prasowałeś? No słomę. Ale na którym polu? No na 18. Jak tam słomy nie ma? Ba, no bo już nie ma, bo już zabrałem. A gdzie jest? A, tutaj chyba będzie. A gdzie jest przyczepa? Aha. No. Tak właśnie. Ej, tak naprawdę już mam 27 minut odcinka, tak naprawdę nic nie zrobiłem. O, to super ten masy zakręcił. Aha, to on tutaj się znalazł? Serio? A u mnie na odcinku byłem 3 metry dalej. W sensie 3 metry. Na połowie asfaltu już byłem. A, on jest na 90. A czaj, że ja miałem takiego laga, że byłem na połowie asfaltu? A gdzie ty jedziesz? Na skup słomy, a co? Ty słomę sprzedajesz już? No. O, jest, wyjechałem. Dzięki, shake. Czaj, że ja tu już pod tą górkę podjechałem, tam byłem kotli drzew na prawo? Oszukała mnie gra. W tym momencie. Tu. Nie, ja byłem jeszcze niżej. Ja jechałem tu i w tym miejscu mnie wywalił, gdzie teraz jestem. W tym miejscu mnie wywalił, koty brzyskie. Ej, to wapna sypie na 18 metrów, tak? Co? No wapna. A nie wiem, jaką tam masz szerokość ustawioną. 24. Ale jak 24, no to wapna sypie na 18, tak artysta mówił. A ja nie wiem, nie sprawdzałem tego rozsiewacza. Ale jak artysta mówił. No okej, 18 chyba. No ja to w oryginalnym tak się dzieje, ale czy... No ale to jest oryginalny, tylko więcej to... No. O Boże, gdzie ja pojechałem? Zjebałem. Tak, zbyt. Jo, nie tu pojechałem. A ty masz na transport jechać. No wiem. A ja myślałem, że tym asfaltem dojadę. Czy tym dalej muszę jechać asfaltem? Jak pojedziesz tam prosto, to dojedziesz do końca mapy. Musisz się cofnąć 8 km. Dobra, tu nie, między polami przejadę, dobra, wiem. Myślałem, że musisz tu się cofnąć. Musisz się cofnąć 8 km i będzie droga polna. Nie takie 8, no. Gdzie jest to droga polna, tu? Jo. Pomyliłem trasę. To chyba nawet na 17 metrów jest to artysta? Ale nie wiem. Nie wiem, ja tym jeszcze nie sypałem. Ja też nie. Ja sypałem na starym rozsiewaczu i miałem 15 metrów, normalnie. No to nie zużyję. No bo na 15 miałeś ustawione. Jo. A teraz mam 24 metry, czyli teraz 24 metry chyba powinien sypać. Teoretycznie. Też tak, zmieniłem sobie na kuna. Co? Jest tak samo. O, a babo, jak ten biegnie na wstecznym.
A tu koła słychać. O, tu będzie koła słychać. A jak będziecie sypać na 8 pH, no to wam tak zżera, że ja chyba ten worek 30-tonowy na jedno pole zrobię. Zmarnuję go. Dobrze. Znaczy, no źle, tu, ale... Był bardzo mocno w lewo. Ja wiem, ja już tu jeździłem nie raz tędy. No to za czasem John Deere jeździ. Przecież John Deere ma sensę. No ale John Deere to był główny ciągnik praktycznie, który jeździ. Ale to coś nie zrobił? Tą trasą? Gdzie? Tu skręgu. Kasper, chodź tu. Kasper, chodź tu do mnie, szybko. Dawaj, dawaj. Co zrobiłem? Chodź tu. Ja tu wyjeżdżam. I tu takie... No, chodź. Chodźcie tu szybko. Ale co ci zrobiłem? Gdzie? Przecież ja ciągnik postawiłem na drodze. Ty, Kasper, chodź szybko. No jestem. No. No co jest? Ja tu wyjeżdżam. Ciągnik leży na czapie. O, tu jeszcze sznurki leżą, widziałeś? No, sznurki leżą. Właściciel Sandra. O, coś... sznurki. O, sznurki. Ale że... No. To musisz kliknąć R w ciągniku. Ale jak on się tam obalił? On pewnie w płot wycapował. Jak znam Szejka, to w płot wycapował. Pewnie ja. Nie. Nie chciało mi się go podnosić, to sobie mówiłem do Kaspra. A szczerze już nie pamiętam, co zrobiłem. Nie pamiętam, co zrobiłem. Tak jakoś nie dziwne. Z 1700 zarobiłem. Za belki. Pog jump? Michael, mogę ci oddać sznurki. Nie chcę. No, a ten Szej chciał tą przyczepę, czy nie? Chciałem nie, ale no. Bo nie wiem, co z nią zrobić. Czy odstawić ci na podwórko, czy na pole do niego? Ja czekam bardzo mocno. Chciałem, nie pożyczają. Tak o. Kiedyś trzeba od sąsiada coś pożyczyć. Ja. Jak to leci to wapno, że ja pierdyle. Masakra z tym wapnem. A ja źle skręciłem z nim. Nic dziwnego. Mogę w prawo skręcić, by był szybciej, ale dobra, bawić. Ale ja już wiem, gdzie jest. Tyle im starczy, to już to niech zostanie. Ja. Wiecie, że dwa zbiorniki wapna nie starczyło mi na pole 59? Tak. No. Chłopco ponad 6 ton wyrobił wapna. 6400. No. A ile zostało w worku? 20 ton. A miałeś 30. No to ładnie tam, że sam szedł za szolą. Meskito. Ja tam na tak wysokie pH nie walę, bo to... To ja tam co sezon będę sypował, no i na to na jedno to samo wyjdzie. Kasper, a gdzie ty jedziesz w ogóle? No... Do ciebie, Arabie. Do ciebie, Arabie. Ale Arabie, przecież ja mam koski koło ciebie. No wiem, no koło gospodarstwa. No, a czekam u ciebie. To... Nie, to jest dobre, to jest ten gaz chyba. Ja to... Ale... Ja bardzo mocno. No ja przez rzekę będę przejeżdżał zaraz. Przez rzekę? Ju. Bo jestem koło Minecraftu. A, bo Fredka.kaiser.eu. A mi ciągle wyskakuje, że Vere Wolf gra teraz w CS-a. A mi nie. Bardzo mocno. No teraz nie, ale prędzej mi wyskoczyło. Vere Wolf 1-3-7-7 on Twisk. Twich. Dobrze, Arab, chodź tu. Ja jestem u ciebie na gospie. Co tam robisz? Czekam. A to ja ci tu na drodze zostawię. Na zakręcie ci zostawię przyczepę. Weźmy bliżej. To ja ci prasę zostawię na gospie. No po co mi twoja prasa? Żebyś to wybaczył, że ci nie stać. O, ty Arabie! Ja pierdzielę, ja ciągle mówiłem do was, a miałem wyciszony mikrofon. No. I na...
Rozumisz? No. A ja już się chciałem nakręcić, a ten cofał. Ten jak zakręcił! Idealnie. Ja. No co? Ja nic nie zrobiłem złego. Dobrze, że tego Michael nie widział. No bo coś na gospie robi bardzo mocno. Co? To nie jest jak na gospie. Coś wyście odpierdzielili? Nic. Nic o tym nie ma. My nic nie zrobiliśmy. Co ty gadałeś, że to coś nie ma kablów? Jak ma? Masz. A ja ci nic nie zrobiłem na gospie nawet. Mnie tam nawet nie było. No. Artysta mówił. A artysta powiedział, że on nie ma. No przejeżdżał ci po belkach. Jak po belkach? Za belkami, bo się nie zmieściłem nigdzie. No obok, czyli na. Co? Ale jak można na belkach? Nie da się na belkach, bo to jest kolizja, ale ja nie przejechałem na belkach, barani. Da się na belkach. No ale nie przejechałem po nich, młocie. Ale da się. Dać się może da, ale... Ej, ale rzucać wapno na 93, jak tam nie ma tych? Nie, ja tam nie rzucam, bo mi ukradnie wapno i co? Oj. Oj, bardzo mocno jadę, tam może być gleba. Ło! O Boże! Jedź! Po czasie dopiero zobaczyłem, że jedzie Michael. No, ja miałem pierwszeństwo. No wiem, patrzynnik jedzie, o kurde, już nie zdążę wycofać. A ja się za... Artysta, ty kupujesz to próbek, czy nie? Ja się zawiesiłem na drzewie. Kupujesz to próbek? Jo, pierdolę, to szeroko daje. Jak się... Marcin, ty sam co ja? No. Laga mam. No to na 16 metrów se ustaw. Na 16? Nie. Ja lagę dostałem bardzo mocno. Na pewno Kasper nie. Widzisz, ustaw sobie, ja mam na 16. Kasper, widzisz jak mam dużo belek? Nie, mi normalnie na 24 metry rzuca. Aż to zobaczę. Nie, może ja sobie nie zmieniłem Nie zmieniłeś się szerokości może. Ja bym sobie nie zmieniłem szerokości, nie? Mi normalnie 20 metrów rzuca. 24. No to mi było dziwne, że skoro ustawiłem na tyle, no to tyle powinno rzucać. To nie wiem. Wierzę w twoje rzeczko. Nie, no trochę wapna spierdziela. O, zero. Nie wiem ile w tym worku wapna mam, ale... A tu jest jeszcze trochę wapna, dobra. To jakoś przeżyje. Jakoś przeżyje. No. Dzień dobry. Nie wiem, drzewo. Wiesz, ty mi cały wyjazd zatamowałeś teraz? Ja, jeszcze się nie zmieścił. Człowieku, ty weź tą wyjeźdź lepiej, ja. Michael, top. Chłopca mi cały wyjazd. Ja jeszcze musiał robić chłopne. Jest. Jakoś tylko... Ten w okno rozbił w domu. Ja tędy wyjeżdżałem się pierdzielę. Jezus! Ja pierdyle nie wierzę. Co? Ja nawet nie kieruję, bo się śmieję. W okno w domu wybił. Ja... To dobra, okno tam. Jaką to masz pojemność tego rozsiewacza, Kacper? 3200. Znaczy? Zapaliliśmy w tym samym czasie, niż że coś. W Minecraft 2 płoty. Tak. Do remontu będzie. Ja w jeden artysta, w drugi by dzwonił. Aj, wiesz. No ja rzucam normalnie, 24 metry. Dobrze. No jest tu Michael. No bo może to jest moje pole? No. No, a nie mogłeś być na innym. No po co? Nie opłaca się.
Na co tu wam? To właśnie. Nie, na Szejkowi nie będę rzucał wapna. Szkoda wapna. To czekaj, podwykonawcy idzie. Już masz. Do czego? Do wykonawcy. A tu ładnie mi pH podnosi na tym polu. Na taki fajny, zielony się ładnie robi. Ja pierdolę. Z tym wapnem to ja muszę tą dużą siewkę kupić, bo kiedyś. Bo tym rozsiewaczem ciężko się wapna rozsiewa. Czemu? No ciągle trzeba je sypać. Głównie trzeba ciągle jeździć się nasypywać. Nie wiem, a ja jadę na kierunkowskazie prawym. To jest chyba trójka filmaczka, nie? No. No. 40 minut odcinka mam. Ja no, pierdolę tyle. Ja też. Komu to potrzebne? Ty 5 minut będziesz musiał. Że 5? Chyba 5, nie wiem ile. Bo to 10 minut nie było. No, 10 minut do niej była, 5 skipnie. Mówię nie. Nie, trochę więcej się wytnie. Zobaczę. O, artysta, stać się na T-Rexa. Nie. Nie? Nie? To dobrze. Jeszcze coś źle. Ale co chcesz? No, T-Rexa możesz wypożyczyć bardzo mocno. A co chcesz? No, ja bym usunął tak fajnie 3 drzewa. Gdzie? Nie ale wiesz, ale na polu. No. Ale u ciebie czy nie? No tak. W sensie, no jak ty byś u siebie, no to ja bym pożyczył przy okazji. Ale jest problem. Bo ostatnio to na mapę nie zostało. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży koszt i mnie nie stać. 86 tysięcy nie stać pana? Okej. Okay. No 7 koła prawie. Jak mi dasz 300, to wypożyczę. Dasz 300 to wypożyczę. No i zaraz się okazuje, że 300 kosztuje wypożyczenie. Pewnie. Maszyny. No 6700. Nie pasuj się. Nie chcesz? Dobrze. Weźmy. Nie no, no to kup, to ci dam później. Dobrze. Jak bym miał, bo teraz nie mam pieniędzy. No, rozumiesz, Kacper, jaki burżuj. Widzisz? No, widzę. Ten. W sumie to bardziej jest burżuj. Ten, co ma pH 7,25. Ja wiem. A ja mam spokojną siódemkę. Ty, ale ogólnie to i... Bo patrz, ja tak idealnie to postawiłem, że tylko te belki, które wrzuciłem... Gdzie jest to, ikona? Gdzie jest to, że... A, jest szerokość robocza. O. Tylko przy 24 metrach trochę spierdala tego lata. Rozumiem. O Jezu, po wiagody to przypalił. A, jasne. Najlepsza to ta kosiarka u sąsiada w krzakach stoi. Ja jej nie widzę, nie widziałem. Dobra. Odkładam i kończymy. 44 minuty, może być. No. Bardzo jasne. Ju. Czyli co, my zaraz wchodzimy z płota, mówisz? No, chyba. 3 godziny 2 odcinki nagrywać. Dobrze, można i tak. 2 odcinki. No już. No. No. No w sumie to 2. No. Mówię 2. No, 2. A ile ty byś chciał? No nie wiem. 3? Dobrze. Dobrze. Idzie. Gdzie jest sąsiad złodziej? To było ostatnie pole, babu, nie? Gdzie jest sąsiad złodziej? Sam się odezwał, gdzie jest. O, chłop się przyzna. Krankenwagen? Dobrze, to takim akcentem kończymy odcineczek. Więc do następnego odcineczka, który będę nagrywał za miesiąc. Nie tylko ty. Trzymajcie się, cześć, papa. Cześć!